Cześć! Jak wiecie w noc wigilijną wszystkie zwierzęta mówią ludzkim głosem, i ludzie w to wierzą. Choć jednocześnie wiedzą, że to bzdura, za to prawdą jest, że w różnych momentach życia to ludzie mówią głosem zwierzęcym. Dzieje się tak po spożyciu materiałów pędnych, wysokoprocentowych, czyli po klasycznym nachlaniu się. Wtedy wyciąpiskom i chrumkaniom nie ma końca. Ale nie to będzie tematem niniejszego filmu. Mel Gibson, Bruce Willis i Brad Pitt. W tym filmie nie wystąpią. Nie przeszli castingu. Brusowi nawet udało się przez chwilę zagrać lotos tygrysi, ale po kilkunastu sekundach pieprznął na ziemię i już nie wstał. Więc pozostaje mi samemu ogarnąć wszystko. Kiedyś rozmowy, a raczej komunikowanie się roślin można było włożyć między bajki, ale obecnie, kiedy istnieją social media i sprawna sieć telefonów komórkowych, wróć! Dzięki temu komunikują się terroryści, a nie rośliny. Wielu naukowców z wielu renomowanych uczelni, w tym z Wyższej Szkoły Badania Zjawisk Paranormalnych i Uprawy Prosa z Radomia, pozdrawiam Radom, doszło do moim zdaniem słusznych wniosków, że rośliny, w tym rośliny wodne, potrafią się porozumiewać. W tym wypadku nie można mówić o rozmowie. Jak nie rozmowa, to co? Otóż, jak nie rozmowa, to komunikacja. Rośliny potrafią się ze sobą komunikować. Na co im ta komunikacja? No nie wiem, pewnie plotki przekazują, kto ma ładniejsze korzenie, która poszła z grzybem do łóżka, albo która zginęła w ustach znanej posłanki. Otóż nie. Rośliny komunikują się w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w sytuacjach stresowych, a po drugie, aby przekazać informacje o otaczającym je środowisku. Z naszej perspektywy patrząc, sadzimy sobie chwasty i mają rosnąć tam, gdzie je posadzimy, tak, jak je posadzimy, i mają być barwne, jak na zdjęciach w internecie. Więc na co nam wiedza o komunikacji roślin? W jednym z filmów wspominałem o istnieniu takiego zjawiska jak alelopatia, czyli wzajemnym oddziaływaniu roślin na siebie. Sprawa komunikacji roślin jest bardzo blisko z tym zjawiskiem powiązana. Ale o alelopatii możecie sobie film zobaczyć, a o komunikacji właśnie oglądacie. Więc ciągnijmy ten temat jak mój kot sznurek. Na czym polega stres roślin? Nie na tym, że podejdziemy do szybki i zrobimy buu. Roślina raczej się tego nie przestraszy. Ale przestraszy się, kiedy zacznie na niej osiadać glon. Wiem, science fiction najwyższego sortu. Roślina zaatakowana nie potrafi sobie tego glona z liści pościągać, ale potrafi wysłać informacje za pomocą związków chemicznych do innych roślin ze swojego gatunku. I te inne rośliny potrafią wtedy zacząć wytwarzać związki antyglonowe. W akwarium, ze względu na jego małą powierzchnię, będzie to ciężko zauważyć. Ale jeśli je w wyobraźni powiększymy, to zakładając, iż zagloniona roślina rośnie po lewej stronie, to te same rośliny z tego samego gatunku rosnące po prawej stronie już nie posiadają glonów, bo zdążyły odebrać informacje i odpowiedziały, wypuszczając związki, których glony nie lubią. Glony to nie jedyna rzecz, która jest dla roślin stresogenna. W przypadku roślin nadwodnych. Prowadzono sporo eksperymentów, które potwierdzają tezę o komunikacji. W przypadku roślin wodnych nie ma powodu sądzić, że jest inaczej, ale badań było stanowczo mniej. Roślina potrafi na przykład zareagować na obiadanie jej przez konkretne zwierzę. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jakaś ryba obżera Wam rogatka, ale są w innym miejscu rogatki, których nie rusza. To nie dlatego, że jest leniwa i jej się pływać nie chce. To właśnie informacja przesłana przez roślinę zaatakowaną powoduje wydzielanie związków, które odstraszają rybę. Tak jak wspomniałem, zaobserwowanie w akwarium tego rodzaju komunikacji jest dość ciężkie ze względu na małą powierzchnię zbiornika. Ale od dawien dawna, czyli od czasu kiedy zaczęto liczyć czas i wtedy wcale nie był jeszcze względny, akwaryści zauważają różne zależności roślin od siebie. Doświadczeni wiedzą, czego ze sobą nie sadzić. Niedoświadczeni sadzą tak jak Czyli ile można i gdzie się da, a to błąd. Przykładem, który większość z Was zna, to zwartki, czyli kryptokoryny. Zwartka, tak jak każda roślina, powtórzę, każda roślina dąży do zajęcia całej powierzchni dna w akwarium. Nie ma tu znaczenia gatunek. Trudno to zauważyć przy roślinach wolnorosnących, dlatego za przykład daje się właśnie zwartki, ale każda roślina, która chce zdobyć terytorium, wydziela związki chemiczne, które pomagają ekspansji jej gatunkowi i jednocześnie przeszkadza rozwojowi innych gatunków. Te związki chemiczne przekazują informację, która pokazuje miejsce, w którym roślina może się dalej rozwijać, jednocześnie obrzydzając to miejsce innym gatunkom. Te związki chemiczne wydzielane są zarówno przez liście, jak i korzenie i są specyficzne dla konkretnych gatunków. I najwięcej takich związków wydzielają zwartki. I nie dość, że potrafią szybko rosnąć, to jeszcze wydzielane przez nie związki są najbardziej intensywne. Nie wiem, czy widzieliście filmy na YouTube o naturalnych siedliskach różnych roślin wodnych. Czasem wrzucam jakiś odnośnik do siebie na Facebooka. Jeśli pokazywane są tam zwartki, to ich siedliska są jednogatunkowe. Nie ma tam miejsca na inne rośliny i nie mówię tu o wolnym miejscu, bo takie tam się znajdzie. Ale związki wydzielane przez zwartki powodują, że żadna roślina nie widzi wśród nich swojego miejsca na dalszy rozwój. Można pokusić się o dość ryzykowny wniosek, że zwartki nie tolerują towarzystwa żadnej rośliny w akwarium. Biorąc to pod uwagę, najlepszym rozwiązaniem dla jej miłośników jest akwarium jednogatunkowe. Podobnie jest z lotosami. One też wysyłają informacje, że pod ich liśćmi jest dobani i niech nikt nie próbuje nawet tam się zbliżyć. Jedyne co pod nimi rośnie to nowe rośliny wypuszczone przez lotosa. Ale i ten wzrost jest powolniejszy i mam wrażenie, że młode lotosy są zaledwie tolerowane w otoczeniu roślin dorosłych. Młode są rachityczne i rosną wolniej. W naturze rośliny też dzielą ze sobą terytorium i miejsca ich wzrostu można nazwać jedno lub najwyżej dwugatunkowymi. Dlatego utrzymanie akwarium, w którym jest pełno różnych gatunków, jest naprawdę trudnym i wbrew naturze. Polega to właśnie na wiedzy o roślinach i ich wzajemnych zależnościach. Polega to również na wiedzy i umiejętności ograniczania wzrostu konkretnych gatunków. Pozwolenie na rozrost jednego gatunku spowoduje załatwienie kilku innych. Więc ważna jest ilość roślin, posadzenie ich w odpowiednich miejscach, tak aby najwięksi antagoniści nie rośli obok siebie umiejętnym eliminowaniu nadmiernie rozmnażających się gatunków i zapewnieniu odpowiedniego światła dla poszczególnych gatunków. Czyli krótko mówiąc, sztuka ta polega na tym, aby cała ta komunikacja roślin nie miała w akwarium żadnego znaczenia. Oczywiście, jeżeli nie zapewnimy im odpowiednich warunków do wzrostu, jak odpowiednia woda, podłoże i światło, to żadne umiejętności w cięciu i sadzeniu roślin nic nie pomogą. Największą ciekawostką tej komunikacji jest to, że rośliny potrafią odczytać wiadomości przesłane przez własny gatunek. I jednocześnie te wiadomości nie są odczytywane przez rośliny innych gatunków. W przeprowadzonych badaniach wyszło na jaw, iż informacja wysłana przez roślinę X jest odczytywana przez inne rośliny z gatunku X, jak i najbliżej z nimi spokrewniony gatunek. To wyjaśnia sprawę najczęściej jednogatunkowych, a rzadziej zaledwie dwugatunkowych siedlisk roślin wodnych. Związki chemiczne informują osobniki o dostępności substancji odżywczych. Jakby chcieć to podsumować i żeby to nie było za bardzo naukowe. Hm. Jeśli w obsadzonym zbiorniku zostawimy po środku kawał wolnego podłoża, to rośliny nie widząc i nie słysząc będą o nim wiedzieć. Informacja zostanie rozesłana po poszczególnych gatunkach. Rozwijamy się w tym kierunku. Teren wolny, niskie ceny działek, słońce całe rogi, drinki za darmo. Albo w odwrotną stronę. To jakieś slamsy, sami dilerzy i prostytuty. Lepiej się tam nie osiedlać zgwałcą, ukradną walizki, a potem znowu zgwałcą. I jeszcze paprotkę połamią. Rośliny prześlą sobie informacje o zasobności podłoża, o ilości światła w tym miejscu i o najbliższych sąsiadach. W taki ciekawy sposób jest to wszystko zorganizowane. Dziwny jest ten świat. Dodam jeszcze na koniec, że biorąc to wszystko, co mówiłem pod uwagę, najprościej prowadzić akwarium, które ma jak najmniej gatunków roślin. Omijamy wtedy walki międzygatunkowe, a to daje nam znacznie ładniejszy i bujniejszy wzrost roślin. Można w ten sposób się wiele nauczyć na temat naturalnego wzrostu roślin, bo żadna książka ani film nie da akwaryście tyle, ile obserwacja własnego zbiornika. Oczywiście czytać i oglądać należy. Bo czasem potrzebujemy wyjaśnienia procesu, który zaobserwowaliśmy. A zwartki sadźcie same albo w ogóle je wywalcie ze zbiornika. Żartuję, no ale może nie do końca. Napis.